Dzień dobry Państwu. Serdecznie Państwa witam na 58. części z serii Czy Bóg zachowa swoich? Bóg zachowa swoich i to oznacza, że zbawienie jest z łaski, jest nieutracalne, nie można go utracić. A podstawą do tego twierdzenia jest temat właśnie 58. odcinka, który mówi o tym, że każdy chrześcijanin doświadcza dyscypliny swojego świętego Ojca, co jest dowodem relacji. I możemy tutaj jednoznacznie spojrzeć do wielu miejsc Pisma Świętego, którymi się dzisiaj zajmiemy, które nas utwierdzają, że zbawienie jest z łaski i jest nieutracalne. Syn Boży będzie doświadczać dyscypliny swojego świętego Ojca, to znaczy Boga, co jest dowodem relacji. Jest to typowe szkolenie dzieci. Jest to szkolenie dzieci, aby nauczyć je własnych uczuć Bożych. Aby każdy z dzieci Bożych umiał miłować to, co miłuje Bóg, to, co Bóg miłuje, i nienawidzić i unikać wszystkiego, co jest niezgodne z Jego świętością. O tym możemy przeczytać w liście do Hebrajczyków, rozdział 12. Hebrajczyków, rozdział 12. Tam mamy takie słowa, które nas upewniają w tym, że Boże karcenie jest dowodem relacji. I to jest od 1 do 11 wersetu. Dlatego i my, mając tak wielki około siebie obok świadków, złożywszy z siebie każdy ciężar i grzech, który nas łatwo obstępuje, z cierpliwością biegnijmy w walce nam przekazanej, patrząc na Jezusa, który jest początkiem i końcem wiary, który zamiast leżącej przed nim radości wycierpiał krzyż, za nic mając sromotę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Dlatego uważajcie, jakim jest ten, który wycierpiał takie sprzeciwianie się grzeszników przeciwko niemu, abyście nie osłabli w duszy swojej, tracąc odwagę. Wyście jeszcze nie do krwi się opierali, walcząc przeciwko grzechowi, i zapomnieliście napomnienia, które przemawia do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego i nie trać odwagi, gdy od Pana bywasz karcony. Albowiem kogo Pan miłuje, tego karze i smaga każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, albowiem czyż jest jaki syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, wtedyście dziećmi nieprawymi, a nie synami. A dalej cielesnych ojców swoich mieliśmy, którzy nas karali i baliśmy się ich. To czyż niedaleko więcej mamy być poddani Ojcu Duchów, aby żyć? Tamci bowiem przez czas krótki karali nas według swego upodobania, ten zaś dla pożytku naszego, abyśmy byli uczestnikami świętości Jego. A każde karanie w czasie trwania wydaje się nie radością, ale smutkiem, lecz potem przynosi spokojny owoc sprawiedliwości tym, którzy są przez nie wyćwiczeni. Jednoznacznie widzimy to. Pan Jezus powiedział też w Księdze Objawienia, 3 rozdział, 19 werset, tych zaś, których miłuję, strofuję i karcę. Czytamy o tym właśnie w Objawieniu 3:19. Tych, których 3:19, ja kogokolwiek miłuję, tego upominam i karzę. Bądź tedy gorliwym i upamiętaj się. Czyli widać wyraźnie, że to jest dowód miłości, jeżeli jesteśmy karceni, korygowani przez Boga. Jeżeli ktoś nie jest karcony przez Boga, mamy do czynienia z osobą, która nie jest synem, a bękartem.
Gdybyśmy sądzili samych siebie, nie bylibyśmy sądzeni. Lecz gdy jesteśmy sądzeni, jesteśmy karceni przez Pana, abyśmy nie byli potępieni albo osądzeni razem ze światem. To też jest rzecz, którą możemy znaleźć w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 31 werset. Bo gdybyśmy się sami osądzali, nie bylibyśmy sądzeni. I 32 werset. Lecz gdy bywamy sądzeni od Pana, bywamy karani, abyśmy ze światem nie byli potępieni. I z tym związane jest to, że my mamy być i jesteśmy przeobleczeni w Bożą sprawiedliwość. Jesteśmy przeobleczeni w Jego sprawiedliwość. Wszystkie takie wyroki i karcenia mają związek z tym życiem i nigdy nie podważają, nie kwestionują wiecznej akceptacji wierzącego przed Bogiem. Owca Chrystusowa jest przeobleczona w szatę sprawiedliwości i może stanąć przed obliczem Boga. Także dla Adama i jego żony uczynił Pan Bóg tuniki ze skóry i przyodział ich. To widzimy m.in. w Księdze Rodzaju, 3 rozdział, 21 werset. Czyli pierwsza Mojżeszowa, 3 rozdział, 21 werset. I sporządził Jahwech Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skóry i okrył ich. Tak mamy napisane. Kolejnym punktem jest to, że Bóg uczynił te tuniki, te płaszcze i ubrał ich oboje swoją własną ręką. Tak samo w swojej łasce Bóg przygotował dla nas szatę sprawiedliwości. Tą szatą sprawiedliwości jest sam Pan Jezus Chrystus. On jest Panem naszej sprawiedliwości, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością. To możemy przeczytać m.in. w Jeremiasza 23,6. Księga Jeremiasza, 23 rozdział. I 6 werset. Za jego dni Juda zostanie zbawiony, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. A to jest jego imię, które go nazywać będą Jahwech naszą sprawiedliwością. Pan naszą sprawiedliwością, albo Jahwech naszą sprawiedliwością. I drugie miejsce, które tutaj pod tym kątem warto przeczytać, to jest 1 Koryntian, 1 rozdział. 1 Koryntian, 1 rozdział, 30 werset. Lecz z Niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który się nam stał mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem. Bóg może uznać grzesznika za sprawiedliwego, czyli takiego, który nigdy nie zgrzeszył wcześniej. Usprawiedliwiony to znaczy taki uczyniony takim, który nigdy nie zgrzeszył nigdy wcześniej. I Bóg może uznać grzesznika za sprawiedliwego, ponieważ Boża sprawiedliwość została w pełni doskonale zaspokojona i wypełniona w śmierci Pana Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Jana, Łukasza, 15 rozdział, w Ewangelii Łukasza, 15 rozdział, mamy historię dwóch synów. I to jest od 11 do 32 wersetu. I powiedział: człowiek pewien miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu: ojcze, daj mi dział majątności na mnie przypadający, i rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał.
daleką krainę i rozproszył tam majętność swoją, żyjąc rozpustnie. A gdy wszystko potracił, stał się głód wielki w onej krainie i począł niedostatek cierpieć. I poszedłszy, przystał do jednego z obywateli tej krainy, który go posłał na pole swe, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, który jadały świnie i nikt mu nie dawał, a wszedłszy w siebie, rzekł: jakże wielu najemników ojca mego ma dosyć chleba, a ja od głodu ginę. Wstawszy, pójdę do ojca mego i rzeknę mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed tobą, i nie jestem już godzien nazywać się synem twoim. Uczyń mnie jako jednego z najemników swoich. I wstawszy, szedł do ojca swego, a gdy jeszcze był opodal, ujrzał go ojciec jego i użalił się, i przybiegłszy, rzucił się mu na szyję i pocałował go. I rzekł mu syn: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed tobą, i nie jestem już godzien nazywać się synem twoim. A ojciec rzekł do sług swoich: przynieście najlepszą szatę i obleczcie go, i dajcie pierścień na rękę jego i obuwię na nogi jego. I przywiódłszy tuczne ciele, zabijcie i jedząc weselmy się. Albowiem ten syn mój umarł był i znowu ożył, zginął był i znalazł się, i poczęli się weselić. A starszy syn jego był na polu. I gdy przychodząc zbliżył się ku domowi, usłyszał muzykę i tańce. I zawoławszy jednego ze sług, pytał się, co to jest. A on mu odpowiedział: brat twój przyszedł i ojciec twój zabił tuczne ciele, że go zdrowym dostał, i rozgniewał się i nie chciał wejść. Więc ojciec jego wyszedłszy prosił go, a on odpowiadając rzekł ojcu: oto przez tyle lat służę ci i nigdy mnie przestąpił przykazania twego, a mnieś nigdy nie dał koźlęcia, abym się z przyjaciółmi swoimi weselił. Ale gdy przyszedł ten syn twój, który pożarł majętność twoją z wszetecznicami, zabiłeś dla niego tuczne ciele. A on mu rzekł: synu, tyś zawsze jest ze mną i wszystko, co moje, twoim jest. Lecz trzeba było weselić się i radować, że ten brat twój umarł był i znowu ożył, i zginął był i znalazł się. Czyli wyraźnie widzimy, że w tym fragmencie Ewangelii Łukasza Pan Jezus Chrystus opowiedział przypowieść o zagubionym, zbuntowanym synu. I po powrocie tego złego, zbuntowanego syna i przyznaniu się przez niego do winy, ojciec dał mu najlepszą szatę. Ta najlepsza szata jest obrazem Chrystusa, szatą sprawiedliwości, która wypiera brudne łachmany własnej sprawiedliwości, o której pisze m.in. Izajasza 64,6. Izajasza, 64 rozdział, 6 werset. Staliśmy się jak nieczyści, i to my wszyscy, jak podpaska w miesiączce, jest cała nasza sprawiedliwość. I więdniemy jak liść my wszyscy, a nasze winy unoszą nas jak wiatr. Zmartwychwstanie Chrystusa jest dowodem naszego usprawiedliwienia. I to Pan Jezus to jest ten, który został wydany
z powodu naszych przewinień, a został wskrzeszony z powodu naszego usprawiedliwienia. Dla naszego usprawiedliwienia. I o tym mogę przeczytać, możemy przeczytać w Rzymian 4 rozdział. Rzymian 4 rozdział, 25 werset, który wydany został z powodu grzechów naszych, a wstał z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Widzimy Pana Jezusa Chrystusa zasiadającego po prawicy Boga po tym, jak przez siebie samego oczyścił nas z grzechów. I o tym mówi wyraźnie list do Hebrajczyków, 1 rozdział. Zresztą cały 1 rozdział Hebrajczyków, proszę sobie przeczytajcie. 1 Hebrajczyków, 3 werset. Który będąc odblaskiem chwały i wyrażeniem istoty Jego, niosąc wszystko słowem mocy swojej, uczyniwszy przez samego siebie oczyszczenie grzechów naszych, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. To oznacza, że wiemy, że Bóg jest zadowolony z dzieła swego drogiego Syna na krzyżu. Przez jeden akt sprawiedliwości w posłuszeństwie woli Bożej Chrystus ofiarował siebie bez skazy, uwielbił Boga i oczyścił nas z grzechów. Bóg zapisuje tę sprawiedliwość na konto wszystkich, którzy wierzą w Chrystusa Jezusa Pana. O tym przecież możemy przeczytać w Rzymian 5 rozdział. Rzymian rozdział 5 od 18 wersetu. A zatem jak przez upadek jednego na wszystkich ludzi przyszło potępienie, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi przyszło usprawiedliwienie życia. I 19 werset. Ten 19 mówi tak, bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznymi, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stanie się usprawiedliwionymi. To jest wyraźnie tutaj wskazane. Także 4 rozdział mówi o tym na początku 4 rozdziału Rzymian. 4 rozdział, 5 werset. Temu zaś, który nie wykonuje uczynków, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, poczytywaną bywa wiara jego za sprawiedliwość. Jak i Dawid błogosławionym nazywa człowieka, któremu Bóg poczyta sprawiedliwość niezależnie od uczynków, mówiąc: błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Wyraźnie zatem widzimy. Wierzący grzesznik jest przeobleczony przez Boga w całą zasługę i wartość dzieła Chrystusa Jezusa Pana na krzyżu. Jest taki grzesznik przyjęty do łaski u Boga, sprawiedliwego sędziego, z powodu tej pięknej szaty. Bóg sprawił, że ten Chrystus, Jezus, Pan, który nie znał grzechu, stał się za nas grzechem, o czym mówi 2 Koryntian 5:21. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 21 werset. Albowiem On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy się my stali sprawiedliwością Bożą w Nim. W miłości do nas osądził Pan Bóg Chrystusa Jezusa, Pana na krzyżu, tak jakby On, Chrystus Jezus, był w swojej bezgrzesznej naturze tym, czym my jesteśmy w naszej grzesznej naturze. I to jest bardzo kluczowa rzecz, nazywana podwójnym przypisaniem. Grzesznikowi została przypisana świętość Chrystusa, świętemu Chrystusowi została przypisana grzeszność każdego grzesznika. I to jest właśnie ważne. Wierzący grzesznik zostaje przyjęty przez Boga w sprawiedliwości, w ten sposób otrzymuje usprawiedliwienie, a to usprawiedliwienie przynosi życie. O wiele bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości,
będą królować w życiu dzięki jedynemu Chrystusowi Jezusowi. Tak też przez sprawiedliwy czyn jednego człowieka wolny dar spłynął na wszystkich ludzi, skutkując usprawiedliwieniem lub przynoszącym życie. Tak więc, jak grzech zapanował w śmierci, tak też łaska może zapanować przez sprawiedliwość do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. O czym czytamy m.in. w Rzymian 5 rozdział, 17 werset. Rzymian 5 rozdział, 17 werset. Albowiem jeśli upadkiem jednego śmierć zapanowała przez jednego, daleko więcej ci, którzy obfitość łaski i dar sprawiedliwości przyjmują w życiu, panować będą przez jednego Jezusa Chrystusa. I także 18 werset. A zatem jak przez upadek jednego na wszystkich ludzi przyszło potępienie, tak też przez jednego sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi przyszło usprawiedliwienie życia. I także 21 werset. Żeby jak grzech panował w śmierci, tak i łaska panowała przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Była to 58. część serii Czy Bóg zachowa swoich? W tej 58. części zajmowaliśmy się tym zagadnieniem, że zbawienie jest nieutracalne, ponieważ to Bóg Ojciec dyscyplinuje wierzącego i to jest dowodem trwałej relacji, czyli karcenie ze strony Bożej dowodzi tego, że dziecko Boże jest nieutracalnie zbawione. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zachęcam do codziennego czytania Pisma Świętego. I to jest bardzo ważne, żeby nie zaniedbywać czytania Pisma Świętego. Jeżeli ktoś nie posiada Pisma Świętego, to ja akurat mam a w tym momencie dostęp do kilkuset egzemplarzy. Chętnie po jednym wyślę każdemu, kto ma takie życzenie. Wystarczy wysłać na numer 739089088 informację o tym, gdzie, pod jakim adresem, kto oczekuje na egzemplarz Pisma Świętego. Jeśli nie masz Pisma Świętego, chętnie Ci je wyślę. I to jest bezpłatnie, tak jak jest zawsze u mnie. Ja nigdy nie biorę żadnych pieniędzy od nikogo. Nie zgadzam się z czymś takim, jak ktoś bierze. Uważam to za niewłaściwe postawienie sprawy. Zatem jeżeli masz życzenie, aby otrzymać Biblię Starego i Nowego Testamentu, jest to akurat przekład UBG, czyli Uspółcześniona Biblia Gdańska, wydane przez Fundację Wrota Nadziei jako wydawcę tego przekładu i bezpłatnie możesz ten egzemplarz otrzymać, chyba że ktoś Cię uprzedzi, bo celem jest dostarczenie tych właśnie Biblii do jak największej liczby osób jak najszybciej. One nie mogą długo leżeć na magazynie, więc celem jest to, żeby każdy, kto ma życzenie w mojej okolicy, otrzymał taki egzemplarz. Jeśli nie jesteś z mojej okolicy, czuj się zaproszony, możesz też taki otrzymać. Zatem dziękuję za uwagę. Czytajcie Biblię, Słowo Boże. Z Bogiem.